Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu zakończył dużą inwestycję, która była prowadzona w ostatnich miesiącach. Oficjalnie została otwarta funkcjonalna poczekalnia oraz lokal gastronomiczny. Zaproponowane zmiany z pewnością będą dużym udogodnieniem dla przystępujących do egzaminu na prawo jazdy. Co jeszcze się zmieniło i jak przedstawiają się koszty inwestycji? Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu otwiera nowy rozdział swojego funkcjonowania. Coraz większa liczba przeprowadzanych egzaminów i ludzi korzystających z usług ośrodka sprawia, że pojawiła się konieczność rozbudowy. Względy demograficzne oraz zmiany przepisów sprawiły, że jeszcze 2014 rok był dla ośrodka bardzo trudny. W ciągu 2 lat liczba przeprowadzanych egzaminów na prawo jazdy wzrosła jednak o 7 tysięcy i wynosi obecnie ponad 32 tysiące rocznie. Rodzi to nowe wyzwania i potrzeby. Widząc te tłumy, można powiedzieć, już powoli zwiększającej się w ośrodku, na naszym korytarzu, mimo że to jest dosyć duży hol, ale jednak przybywały tam osoby zarówno oczekujące do biura obsługi klienta, zarówno osoby, które przychodziły na egzamin teoretyczny, również osoby korzystające z sali symulacji, ale również osoby oczekujące na egzamin praktyczny. To sprawiało, że naprawdę w godzinach takich szczytowych na holu był naprawdę dosyć duży tłok. Miejsca nie mieliśmy, więc nie można było dodatkowych pomieszczeń przeznaczyć na zwiększenie po prostu miejsca, gdzie będzie można oczekiwać spokojnie na egzamin. Zapadła wtedy decyzja właśnie o rozbudowie budynku, o to pomieszczenie, w którym dzisiaj się znajdujemy. Decyzja zapadła w roku 2014, wtedy też wykonaliśmy projekt tego budynku. Myślę, że warunki są bardzo komfortowe, jest to sala klimatyzowana, jak Państwo widzicie, myślę, że bardzo wygodne siedzenia. Jest tutaj około 55 miejsc, więc myślę, że naprawdę warunki są bardzo komfortowe. I to wszystko, mam nadzieję, że sprawi, że Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego będzie postrzegany niesamowicie pozytywnie, że uda nam się utrzymać to wszystko, co przez te tyle lat udało się zrealizować. Poczekalnia ma nie tylko zwiększyć komfort oczekiwania na egzamin, ale będzie także miejscem, w którym można powtórzyć dotychczasową wiedzę. Wyświetlane będą filmy instruktażowe, które pokazują, jak należy zachować się w najtrudniejszych miejscach Tarnobrzega. To jednak nie wszystko. Drugie rozbudowane pomieszczenie, przeznaczone dla gastronomii, będzie także służyć klientom ośrodka. Zdawaliśmy sobie sprawę, że bardzo dużo osób korzysta z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, nie tylko osób, które oczekują na egzamin, ale również osoby, często Państwo sami o tym pamiętacie, bo też zdawaliście egzaminy, osoby towarzyszące, czy to członkowie rodzin, czy to znajomi, czy to instruktorzy. To sprawia, że naprawdę bardzo dużo w ciągu dnia osób w ośrodku się pojawia i również dostrzegliśmy taką potrzebę, aby pojawił się jakiś lokal gastronomiczny, gdzie można spokojnie napić się kawy, napić herbaty, coś zjeść. I dlatego też ten projekt, który został wykonany, właśnie budynek Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego został powiększony o tą poczekalnię i o tą małą gastronomię. Dzisiaj, Szanowni Państwo, jak widzicie, od jutra już ta sala będzie tętniła, myślę, życiem. Zdecydowanie poprawi to warunki na holu. Tak jak mówię, tutaj myślę, że będzie to miejsce oczekiwania na egzamin praktyczny. Cała inwestycja była prowadzona na przestrzeni niemal roku, a poza poczekalnią i pomieszczeniem przeznaczonym pod funkcjonowanie gastronomii, odnowiona została także elewacja budynku. Koszt całej inwestycji to około 1 200 000 zł. Na uroczystości zjawili się także byli dyrektorzy ośrodka, senator Janina Sagatowska i obecny prezydent Stalowej Woli, Lucjusz Nadbereżny, który był pomysłodawcą całej inwestycji. Gratuluję takiego pięknego przedsięwzięcia, który służy właśnie człowiekowi. Człowiek przychodzi tutaj z czymś, ale też człowiek musi otrzymać, a przede wszystkim musi otrzymać atmosferę dobrą i bezstresową, bo się każdy stresuje i to jest tutaj się dzieje. Także bardzo, bardzo dziękuję. Życzę jeszcze innych pomysłów, sukcesów. Zawsze jest tak, że można coś nawet ulepszyć, ale żeby ulepszać, a nie, bo czasem jest tak, że lepsze z wrogiem dobrego, ale myślę, że tu się tak nie dzieje. Tu się tak nie dzieje. Tu się dzieje dobrze. Dziękuję wszystkim. Cieszę się, że po latach, bo już dawno tu nie byłam, przyjechałam i patrzę na piękne dzieła, jak rosną. Można wznieść każdą budowlę, nawet najpiękniejszą pod względem architektury, pod względem funkcji. Te mury i to wszystko byłoby puste bez najważniejszej inwestycji, jaką są ludzie. I moim zaszczytem było to, że w tym krótkim okresie czasu mogliśmy budować tą najważniejszą inwestycję, inwestycją opartą o uczciwość, inwestycję opartą o kompetencje, o wzajemne relacje, które powstawały tutaj między pracownikami Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu. I chciałbym bardzo serdecznie podziękować i pogratulować tych wszystkich sukcesów,